Witam wszystkich na kolejnym treningu. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie nas więcej niż poprzednim razem, choć nie ukrywam, że zdarzają się takie osoby, które nie znajdują czasu na trening, czego w obecnej sytuacji nie rozumiem. Ale jak to już napisałem, nic na siłę. Efekty będzie widać, kiedy wrócimy na dojo. I na pewno będzie różnica po tak długiej przerwie. Bez treningu nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł zrobić postęp. I nie wyobrażam sobie, że trening polega tylko na samym oglądaniu. Są sytuacje wyjątkowe, jeżeli ktoś jest chory, to ok, rozumiem. Natomiast pozostałe osoby nie zwalnia to z uczestniczenia w treningu. Są to zajęcia dla Was obowiązkowe. Ja tutaj mówię o członkach klubu ENSO, więc bardzo proszę o to, żeby podejść do sprawy poważnie. No to zaczynamy trening. Stajemy ładnie. Musumbidachi. A może to troszeczkę skomplikuję, ale bardzo proszę, żeby potwierdzić, kto jest. Ja będę chciał wiedzieć, kto uczestniczył w zajęciach, także ja jeszcze chwileczkę zaczekam. Bardzo proszę teraz na grupie tutaj napisać, kto jest na treningu. Ja czekam jeszcze chwileczkę. Ja myślę, że każdy miał na tyle czasu, żeby już się dopisać. Siadamy sobie ładnie na zbióreczkę, wyprostować się. Mokso, zamykamy oczy. I bardzo luźno oddycham. Tym otwieram oczy. Szanowni rej. Shihani Rei. Os. Kani Rei. Os. Hirotsu. Rei. Os. Jeszcze raz chciałem tutaj bardzo pochwalić Kamila, chociaż ja wiem, że dużo osób ćwiczy. Jednak Kamila za to, że jako pierwsza rodzinka przysłali swoje zdjęcia z treningów. No powiem, że super to wygląda. Nie wyobrażałem sobie, że to w ten sposób jest, ale uważam, tym bardziej uważam, że jest zasadność i jest sens prowadzenia właśnie takich zdalnych treningów, bo niestety przygotujmy się na to, że do świąt raczej posiedzimy wszyscy w domu. Mówię tutaj o osobach młodszych, bo ci co chodzą do pracy, to do tej pracy będą chodzić. Ale wracamy do treningu. To łapki luźno i troszeczkę krupcikiem. Ok, wystarczy. Luźno bioderka. Ja prosiłem również, żeby kto ma możliwość, żeby stanął sobie te parę minut wcześniej, zanim się rozpoczną zajęcia, przed godziną 16, na boki bioderka, żeby mógł sobie zrobić taką własną, krótką rozgrzewkę, porozciągać, porozgrzewać mięśnie. Rozcieram lewe kolano. Prawe kolano. Ok. I midzi ręka. Shiro. Hidari. Te nasze rozgrzewki tutaj nie będą za długie. Shiro. Chciałbym się bardziej skupić na tym, żeby przekazać jakąś informację.
Naciągamy rękę za łokieć. Dociągamy. Rozluźniamy. Druga strona. I moje ręce. Shiro. Ok. Kamae. Bardzo luźno. Wymach nogi nie za wysoko. Kolano prosto, palce w górę, liczę. X. Ni. San. Trzy. To. Rok. Sejcz. Hacz. Kio. Ciu. I zmieniam nogę. X. Ni. San. Trzy. To. Rok. Sejcz. Hacz. Kio. Ciu. I luźno biodełka. Drugą stronę. Jeżeli ktoś ma możliwość, to w parach. Jeżeli nie, to indywidualnie. Uważamy na lampy. I staramy się. Rozluźniamy plecy raz w jedną, raz w drugą stronę. I stoimy tyłem do siebie. I skręcamy się, klaszczymy łapki. I jeszcze raz luźno biodra. Drugą stronę. Wykrok, lewa noga. Dociskamy mocno biodro. Prosto plecy. I zmieniamy. Druga noga. Do tyłu. Wracamy i luźno biodra. Drugą stronę. I teraz tak, dzisiaj na treningu na pewno powtórzymy te początki tych kata, które robiliśmy, czyli Heian Shodan, Nidan, Heian Sandan. Skupimy się na kata Heian Yodan, ale dzisiaj też jeszcze postaramy się zrobić połączenie bloku Gedan Barai i techniki Gyakuzuki oraz bloku Ageuke i techniki Gyakuzuki. Mam nadzieję, że starczy nam na tyle czasu. A więc wracamy do... zaczniemy od pozycji, tak? Przypomnę, Zen Kutsu Dachi. Zen, przód kutsu, zgięty, dachi, pozycja. Układamy stopy, staramy się, żeby noga z tyłu była jak najbardziej wyprostowana. Nie robić tej stopy z tyłu w ten sposób. Jak najbardziej i tułów ma być wyprostowany. Jeśli mamy na tyle miejsca, to robimy sobie 2-3 przejścia. Jeśli nie, to robimy jedno czy dwa przejścia do przodu i do tyłu. Z ręce zakładamy z tyłu na plecy. Przypomnę, nie podnosimy się do góry, nie odrywamy stopy, tylko rysujemy takiego banana jakby na piasku. Idziemy do przodu. Idź. I... San. Ishiro. Ech. Ni. San. Taka ważna wskazówka, szczególnie przy przechodzeniu do tyłu. Często to wygląda, że się pochylamy, bo najpierw idą biodra. Powinniśmy przenosić, przypomnę, o tym już mówiłem, powinniśmy przenosić ciężar ciała z nogi na nogę. I teraz sobie zwrócimy na to uwagę. Robimy jeszcze przejście do przodu. Ech. Ni. San. I teraz przenosimy ciężar ciała. Idź. Ni. San. Ok. Dołożymy do tego gyakuzuki. Gyaku, czyli przeciwny. Przeciwny do nogi, która jest nogą wykroczną. Stajemy w hidari zenkutsu dachi. Przeciwna ręka gyakuzuki. I jeśli mamy możliwość, robimy dwa przejścia do przodu. Przypominam, że nogi poruszają się po łuku, natomiast ręce poruszają się po linii prostej. Nie może to wyglądać w ten sposób, że ręka idzie po łuku. Ręce ocierają o biodra przy wyjściu i przy powrocie. Powoli robimy. Idź.
ale jest imię na końcu, tak? I Shiro, przenosimy ciężar ciała, X i jeszcze raz, X i Shiro, X i ok. Teraz robimy sobie przejście w zenku sudachi, ale z techniką oizuki, czyli ta sama ręka, ta sama noga. Powinno być tak, że koniec ręki to jest koniec postawienia nogi. Błędem jest, kiedy jest postawiona noga, ręka kończy. Natomiast nie jest błędem, kiedy ręka minimalnie wyprzedzi pozycję. Przypominam, że ułożenie pięści jest na środek, na splot słoneczny i uderzamy zawsze w jedno miejsce. I do przodu dwa przejścia. Edź. I Shiro. Edź. I jeszcze raz do przodu. Edź. I Shiro. Edź. I nie podnosimy się do góry. Teraz sobie powtórzymy blok. Gedan Barai, Gedan, poziom niski, Barai, czyli zagarnięcie. Mam nadzieję, że po tych naszych lekcjach poprawi się u wszystkich teoria, bo ja będę mówił, będę powtarzał i byłoby dobrze, gdybyście sobie sami powtarzali. Ja tylko przypomnę, żeby ustawić sobie swój telefon i pokręcić swój trening, żebyście sobie mogli potem siebie samego pooglądać. Stajemy Midzi Zenku Tsudachi. Zwrócę uwagę jeszcze na to, żeby kolano z przodu było nad palcami ugięte, biodro jest lekko po ukosie, stopa z tyłu jak najbardziej na wprost. I będziemy robili do Zenku Tsudachi blok Gedan Barai, tak, z pozycji gotowości na dwa tempa, jeden ruch. Drugi ruch i biodro powinno być ułożone boki. Nie można robić w ten sposób, żeby biodro było zamknięte, bo wtedy jest to tylko ruch ręki. Musimy wykonać ten schemat. I zwracam uwagę na to, żeby osoby powyżej zielonego pasa robiły przy skręcie minimalne. Ja sobie stanę w ten sposób, żeby to nie było, że kolano jest sztywne. Przy skręcie jest minimalne ugięcie kolana, bo przy gyakuzuki pozwoli nam to na wypchnięcie dynamiczniejsze bioder, a więc nasza technika będzie troszeczkę szybsza. I robimy Gedan Barai do Zenku Tsudachi. Edź. I do przodu druga technika. I do tyłu. Edź. I zamieniamy teraz nogi. Jeszcze raz przypomnę, starajcie się nie zatrzymywać tych rąk. Robimy to powoli, ale cały czas płynnym ruchem. Natomiast nawet jeżeli robimy bardzo w zwolnionym tempie, to na końcu robimy kimę, napinamy mięśnie, wypuszczamy powietrze. Edź. I Shiro. Edź. I. Ok. Teraz do tego dołożymy sobie technikę gyakuzuki, bo jest to połączenie bloku i ataku. Będziemy robili to teraz w miejscu. Stanąć sobie Hidari Zenku Tsudachi. Na jedno tempo będzie Gedan Barai, na drugie będzie gyakuzuki. Zwrócę uwagę tylko na takie błędy, które będą powstawały po bloku. Kiedy będziemy wykonywali gyakuzuki, częstym błędem jest, że biodra zabierają nam kolano i to kolano się cofa, zła wtedy pozycji. My mamy tutaj jak najbardziej zrobić jeszcze wypchnięcie do przodu. Wypychamy biodro, zauważcie, to nie na zasadzie takiej, że my pchamy biodro i zabieramy kolano, które jest z przodu, tylko mamy wypchnąć biodro, wypychamy biodro do przodu, tak? I robimy. Będziemy robili z Kubą odwrotne nogi, będzie wtedy troszkę lepiej widać. Jest Gedan Barai na Ich, tempo Mi, Gyakuzuki. Ich. Gedan Barai, Ni, Gyakuzuki. Ich. Ni. Ich.
jeszcze większa dynamika uderzenia. I ecz. I ecz. Kończymy. I zamieniamy go. Ugięte kolano z przodu. Pamiętać o tym i robimy w miejscu blok. Ecz. I ecz. I jeszcze bardziej biodra wypychamy. Ma być widoczny ten ruch, że mamy wypchnięte biodra. To nie jest tylko, że my skręcamy się w barkach, bo to potem będzie wyglądało w ten sposób, że tu owszem barki pracują, ale co z tego, jak nie pracuje to biodro? To biodro musi się jak najmocniej domknąć. Jeszcze parę razy. Ecz. I ecz. I ecz. I ok. I rozluźniamy. Teraz robimy sobie blok agę-ukę. Agę. Czyli wznieść agę-ukę. Blok wznoszący. Tak? I do tego dołożymy jakuzuki. Ja już tu poprzednim razem tłumaczyłem, że sam ruch ręki nie jest blokiem, jeśli nie pracują biodra, ze względu na to, że to jest tylko ruch ręki i niestety tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to wszystko połączone. To jest tak jak przy technice oizuki, czy przy technice gyakuzuki, wypychamy biodro, punkt uderzenia łączy się z punktem podporu. Jeżeli mamy większe rozstawienie, większe przełożenie, to nasza siła jest większa. Natomiast jeżeli my robimy tylko ruch ręki tutaj, bez pracy bioder, to nie ma tego przełożenia i wtedy, myśmy to pokazywali, choć Kuba, nawet Kuba, jeżeli, mimo to, że jestem mocniejszy od niego, to teraz tutaj spowoduje, że moja ręka jest, ja zamienię, żeby było widać biodro. Jeśli biodro jest zamknięte, to jest tylko ruch ręki. Natomiast jeżeli ja skręcę biodro, to tutaj ta siła jest dużo, dużo większa. Im dalej ręka od głowy, tym jest mniejsza siła. My powinniśmy mieć tak mniej więcej 5 od głowy i to jest wtedy, skręcamy, wtedy jest ta siła dużo mocniejsza. Na to proszę zwrócić uwagę. I robimy na dwa tempa. Ejdź, agę-ukę, ni, jakuzuki. Pamiętając o tym, żeby nie zabierać kolana. I znowu jest ejdź, ni, ejdź. I szczególnie tutaj dla tych osób, które dopiero zaczynają, przypomnę, żebyśmy bardzo dużą wagę zwracali na blok przejściowy, bo w normalnej walce, w normalnych sytuacjach bloki, pełne bloki, czyli agę-ukę, genambara i soto-ukę są mało wykorzystywane. W większości wykorzystujemy bloki przejściowe, te dwie ręce są wykorzystywane. Natomiast jeśli my robimy ruch agę-ukę tylko po to, żeby podnieść rękę do góry, to tam praktycznie nie ma tych bloków. My chronimy tutaj jedną strefę, drugą i dopiero potem robimy właściwy blok. Jedna strefa, druga i dopiero właściwy blok. I na to trzeba zwracać uwagę. Będziecie mieli chwilę czasu, proszę sobie to przeanalizować. I najlepiej jest, kiedy powtórzymy sobie to wszystko, a jak ktoś ma jeszcze możliwość odbicia w oknie czy w lustrze, przed lustrem ćwiczyć, żeby zwracać uwagę na to, że mamy robić te bloki przejściowe. I robimy do zenku cudaci. Agę-ukę ecz i jakuzuki ni. Ecz, ni, ecz, ni. I zamieniamy. Druga strona. Pamiętać o tym, żeby kolano było ugięte. I robimy ecz, ni, ecz, ni, ecz, ni, ok, i wystarczy. To są ważne elementy, na które trzeba zwracać uwagę. Jeśli my będziemy powtarzali jakiś ruch, obojętnie czy to będzie blok, czy to będzie uderzenie, i będziemy robili to niedokładnie, to w ten sposób będziemy się uczyli. Jest to nauka metodą powtórzeniową. Powtarzamy wiele razy i w zależności od tego, czy staramy się to robić dokładnie, czy staramy się to robić niedokładnie, tak też się nauczymy. Czasami jesteśmy nieświadomi naszego błędu, ale trening ma pozwolić nam na to, że musimy wyeliminować wtedy te błędy. Natomiast
kiedy cały czas powtarza się o tym, żeby zwrócić uwagę na poszczególne rzeczy, na poszczególne detale, żeby to robić wolniej, ale dokładniej, to wtedy ten postęp będzie wolniejszy, ale on będzie cały czas przesuwał się do przodu. Natomiast osoby, które będą chciały dużo, dużo szybciej nauczyć się pewnych rzeczy, nie będą zwracały uwagi na te poszczególne elementy, ważne elementy. Na początku będzie to szybszy jak gdyby sposób, szybszy postęp, natomiast później będzie dużo błędów i trudniej jest wyeliminować coś, czego żeśmy się nauczyli. Dlatego małymi kroczkami do przodu, tak żeby można było robić postęp właściwej, dobrej techniki. To teraz zrobimy sobie technikę kibadachi, pozycję kibadachi. Przypomnę, to jest jak gdyby dwie pozycje zenkutsudachi. Połączymy to, wypychamy biodro w ten sposób. Jeśli kolana uciekają nam do środka, jeśli kolana nam uciekają do środka, możemy stać za szeroko, to ta pozycja, żebyśmy się mogli przemieścić, to musimy popracować bardziej naszym ciałem. Natomiast jeżeli kolana są na zewnątrz, to nie ma takiej potrzeby, bo tylko krótki ruch, przesunięcie naszego środka ciężkości pozwala nam na to, żebyśmy jak najszybciej przesunęli się w innej pozycji. Kiedy ta pozycja jest niewłaściwa, to my musimy dużo większy ruch, dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby się w tej pozycji przemieścić. Ale chciałbym, żebyśmy sobie powtórzyli schemat z kibadachi do przejścia do kokutsudachi, z tym, że dzisiaj zwracamy już uwagę na to, żeby to biodro pracowało najpierw. Nie, że przestawiamy sobie stopę, tylko staramy się robić ruch. Eć, ni, wracamy, tak? Eć, ni, wracamy. Próbujemy. Eć, ni, eć, ni, eć, ni, eć. Sprawdzamy teraz nasze ułożenie stóp, nie patrzymy cały czas pod nogi. Jeżeli coś było nie tak, poprawiamy, staramy się wyobrazić sobie nasze stopy, wyobrazić sobie nasze kolana, w którym miejscu, jak się one znajdują, co robią, bo wtedy to nam ułatwi poprawianie naszych błędów. Samokontrola jest dosyć istotna. Jeszcze raz robimy kibadachi i przejście, tylko teraz przenosimy się już z jednej pozycji do drugiej. Biodro musi zapracować, przerzucić, przyciągnąć nasze kolana. Eć, ni, biodro bardziej, eć, ruch biodra, ni, najpierw ruch biodra, tak? Nie same nogi, tylko ruch biodra. Eć, ni, eć, ni. I dołożymy do tego technikę szutołkę, blok kantem dłoni. Będzie nam łatwiej wykonywać te schematy. Przypomnę, starsza część grupy stara się już nie zatrzymywać tych rąk. Natomiast młodsza część grupy będzie robiła sobie zatrzymanie, tak żeby nauczyć się właściwego schematu, bo to jest dosyć istotne. Stajemy teraz na razie tylko w samym kokutsudachi. Ja tu cały czas będę starał się myśleć o tych młodszych stopniach, dla których ta technika jest troszeczkę skomplikowana. W kokutsudachi i robimy na dwa tempa. Eć, ni, eć, ni. Natomiast zielone pasy, ja liczę eć, ni. To wyższe stopnie robią dwie techniki, tak? Młodsi robią na dwa tempa. Kuba będzie robił na jedno tempo, ja będę robił na dwa tempa. Eć, ni, eć, ni, eć, ni. I zmieniamy. Druga noga. I robimy na drugą stronę. Tak stanę, żebyśmy się nie zasłaniali. Eć, ni, eć, ni, eć, ni, eć, ni. I rozluźniamy. Słuchajcie, nie robimy tych technik naprawdę zbyt wiele, dlatego bardzo bym chciał, kiedy mówię, że staramy się robić dynamicznie, to róbcie tak, jakby to miała być ostatnia technika, od której zależy wasze życie. Jak najmocniej, jak najdynamiczniej, jak najszybciej mamy zrobić. Zrobić kimę, wydech, rozluźnić się i robimy następną i następną i następną. Zawsze myślimy nie o całym treningu, tylko o danej technice, tej,
którą wykonujemy w danym momencie. Bo jak będziemy się zastanawiali, czy nam się będzie chciało, czy może nas nogi rozbolą, czy będziemy mieli na tyle siły, to ten trening będzie zmarnowany. My musimy się skupić na samym wykonaniu techniki. I teraz łączymy shuto z przestawieniem pozycji, tak? Nie zapominając o tym, że przy każdym ruchu robimy wydech, robimy kim, tak? Jest ecz, ki, ecz, ki, ecz i sprawdzamy nogi. Jest ok. I znowu robimy ecz, ki, san i znowu patrzymy na nogi i znowu kolejne trzy robimy. Jeszcze dwie trójki robimy. Ecz, ki, san i patrzymy na nogi. Jest ok, poprawiamy, jeśli jest niedokładnie. I ostatnie trzy. Ecz, ni, san. Sprawdzamy i jest ok. Jeszcze raz bardzo proszę o to, żebyście sobie w wolnych chwilach tak sobie ustawili dzień, żebyście rano mogli sobie zrobić trening powtórkowy, czyli wykorzystać któryś z tych filmików, które są zapisane tam na naszej grupie. Przeprowadzili sobie normalny trening. Natomiast po południu będziemy robili bardzo krótkie powtórki tych rzeczy i na pewno będziemy robili za każdym razem coś nowego. Dzisiaj właśnie dojdzie kata Heian Jodan, bo ostatnio skończyliśmy kata Heian Sandan, dlatego będziemy robili kata Heian Jodan, czyli czwarty poziom, jeśli chodzi o kwestie Heianów. Powtórzymy sobie najważniejsze elementy z kata Heian Shodan, czyli z tego pierwszego poziomu. Robimy pierwsze dwa ruchy. Ecz. I. Ja się teraz odwrócę, żeby mnie było widać. Ecz. Teraz powoli na razie pokażę. Udebaraj. Age uke. Dopiero wracamy do tetsuji. Jest ecz. I. Sam. I jeszcze raz robimy. Ecz. Ni, ecz, ecz, ni, san. Ok. Zrobimy sobie dwa elementy z kata Heian Nidan, te trudniejsze elementy, i potem kolejne kata. Heian Nidan, czyli drugi poziom. Pamiętając o tym, że tu teraz będziemy wykorzystywali to, co robiliśmy wcześniej, czyli przemieszczanie się z jednej strony pozycji kokusu daci do drugiej strony. Powolutku robimy. Ręce są w miejscu, obniżamy środek ciężkości. Jeden pierwszy ruch robimy. Ecz, ni, soto uk, ura cuki. Nie robimy tego odwrotnie, nie w ten sposób robimy. Ja stanę w ten sposób. Nie robimy tak do góry rąk, tylko najpierw jak gdyby blok, potem uderzenie. I san, trzecią technikę, tak? I teraz przenosimy ręce na drugą stronę. Ecz, ni, soto, uracuki, san. I zaczynamy jeszcze raz. Powoli. Ja stanę tak, będzie może lepiej widać. Ecz, ni, san. Ecz, ni, san. I jeszcze raz robimy. Teraz robię w tą stronę. Ecz, ni, san. Ecz, ni, san. Dołożymy tu do tego jeszcze jeden element teraz. Przypomnę, że tu teraz, ja stanę tak, będzie to lepiej widać, powinniśmy teraz dostawić nogę do środka, ale głowa się nie może przemieścić. Jeśli głowa jest w tym miejscu, nie możemy jej przesunąć. Głowa zostaje, my przestawiamy tylko same biodro, przestawiamy same biodro, ręce idą na biodro i tu robimy yokogeri, uraken, dopiero wracamy do shuto. I teraz te elementy zrobimy. Uwaga, ecz, ni, san, ecz, ni, san, ecz, ni. Ok, wystarczy. I teraz z kata zrobimy jeszcze ten element, kiedy po shuto przechodzimy do gyaku uchi uke. Ustawić się,
powoli przestawiamy nogę. Blok od dołu. Zagarniamy jak łuciuk. Mocno musi być skręcone biodro. Jeszcze raz. Powolić. Teraz ręka się nie rusza. Robimy magiri z podstawieniem yakuzuki. Tu już jest biodro zamknięte. Musimy zrobić blok. Dlatego tu, kiedy będzie pracowało biodro, to nasza pozycja się skurczy. Nie ma, że my przestawiamy nogę i robimy ruch ręki. Bo to jest tylko ruch. My mamy zrobić dynamiczną technikę, tak? Czyli to biodro robi ruch. Idź. Magiri yakuzuki. Dostawiamy nogę, morotełkę do przodu. Jeszcze raz sobie powtórzymy te elementy. Eits. Ni. Eits. Ni. Eits. I okej. Wystarczy. Rozluźniamy sobie rączki. Robimy sobie króciutką przerwę, pół minutki, łyk wody. I wracamy, za chwilę robimy dalej. Ok, wracamy na miejsca. Zostało nam do przypomnienia kata heian sandan. Tak sobie szybciutko przelecimy to wszystko. Ja będę starał się zwracać uwagę na wszystkie detale, które trzeba przestrzegać, żeby to kata było wykonane prawidłowo. Zaczynamy. Ważne jest, że w każdym kata staramy się wyprzedzać, żeby głowa nie patrzyła w inną stronę niż atak, który robimy. Są pewne odstępstwa w niektórych kata, ale to jest zupełnie inna rzecz. Teraz najpierw robimy ruch głowy minimalnie, potem dopiero robimy technikę. Tu robimy technikę uciłkę. Od dołu ręka idzie. Niektórzy zaczynają od góry, bo tak jest im łatwiej zwracać na to uwagę, bo to jest dosyć częsty błąd. Tu też obniżamy środek ciężkości. Pierwszy ruch koku cudaci robimy. Ja się odwrócę w tą stronę, będzie wygodniej. I dostawiamy stopę. Teraz prawa ręka robi uciłkę. San, lewa ręka robi uciłkę. Przypomnę, żeby pięści nie wystawały za. Nie robimy tego w ten sposób. Ręce są schowane. I teraz robimy w drugą stronę. Od dołu. Idź. Uciłkę. Dostawiamy nogę. I san. A głowa jest teraz akurat nieważna. Ważne, żeby było widać ręce. No tutaj Kuba stara się kontrolować. Właściwie obaj staramy się kontrolować, żeby nas tutaj było widać. My was nie słyszymy. Dlatego musimy sprawdzać, czy to wszystko jest widoczne. A ja tutaj zajarzyłem, staram się, żeby to wszystko było widać. Musimy troszeczkę zaczynać z... jeszcze troszkę, bo będziesz miał na tyle miejsca. Ok, to jeszcze raz robimy. Powoli. Eć. I san. Ja się odwrócę tu teraz. Eć. I san. Teraz się odwrócę tak, jak powinienem stać. I do przodu robimy. Morotełkę. Eć. Koku cudaci. Teraz zagarniamy rękę. Eć. Nukite. Pamiętać o kciuku, wykręcamy rękę, obracamy się, kibadachi i do przodu robimy oizuki. Tu jest pierwsze kiai, pamiętać o tym. Teraz robimy udebarai, skręcamy biodrem, ściągamy nogi, ja się odwrócę teraz w tą stronę. Przypomnę, bardzo trudna technika mikatsuki geri, ja się tu podeprę. Pamiętać, żebyśmy nie robili tego ruchu tak nogą, nie tak nogą, tylko staramy się robić tak, jakbyśmy kopali maigeri. Powoli maigeri, zawijamy stopę na samym końcu. Powoli próbujemy. Idź. Teraz jest empiłkę i z góry oto shiuraken uchi. Tak?
tu teraz też nie ciągniemy nogi w ten sposób, tylko staramy się robić skręt tutaj, jak najbliżej. Jedź. Enkiłkę, oto siurakę nuci. I trzecia technika, jedź. Enkiłkę, oto siurakę nuci. I teraz jest, jedź. Do przodu, ojzuki. Dostawiamy tutaj nogę. Dlaczego w ten sposób dostawiamy nogę? Stań z Enku Cudaci. Daj tą nogę do przodu. Teraz, jeśli dostawię nogę, to mogę swobodnie podciąć osobę, tak? To jest właśnie ten element, który będzie można wykorzystać w kata. Czyli robimy. Dostawiamy nogę do kibadachi. Teraz nasze ręce w ten sposób idą niedaleko, jak najbliżej ciała. Zamieniamy ręce. Dostawiamy nogę do kibadachi. Raz. Teraz yoriashi. Przesuwamy całą pozycję, zamieniając układ rąk. I robimy tak. To jeszcze sobie od tego momentu powtórzymy. Powolutku. Lekko kolana ugięte. Eć. Enki. Urak. Ni. San. Eć. Eć. Ni. Ja się troszeczkę cofnę, żeby było mnie widać. Przypominam, tak ręce idą. Eć. Ni. I to jest koniec tego kata. Teraz zaczniemy robić kata Heian Jodan. Heian Jodan. Wyższy poziom to już jest. Czwarty poziom, jeśli chodzi o kata z Heianów. To zaczynamy powoli. Tak samo jak w Heian Nidan robiliśmy ten ruch zamkniętymi rękami. Tak teraz robimy podobny ruch, ale ręce się otwierają. Powoli idą, tylko nie robimy takiego ruchu. Staramy się, że po zejściu w dół, tak jakbyśmy wykonywali tutaj normalną dołkę, jak najbliżej naszego ciała. I teraz znowu zamieniamy stop. Dłonie schodzą w dół i robimy w drugą stronę dokładnie to samo. Teraz z boku ręce zamykamy pięść. Przechodzimy do Zenku Cudaci. Dziudzi łuk. Blok podwójny. Ręce. Do przodu, morotyłkę, koku cudaci. Tu jest ważne, że ten ruch ma być wzmocniony. Skręcamy biodro w koku cudaci. Powtórzymy sobie od początku i potem już polecimy dalej. Powoli robimy. Ec. Ni. Ec. Ni. Ec. Dziudziłkę. Ni. Moro tył. Ja się troszeczkę cofnę. Teraz robimy Yoko Geri Keage. To jest tak, jak robiliśmy w kopnięcie w kata Heian Nidan. Tutaj powoli ręka, noga. Ten sam poziom. Yoko Geri. Opuszczamy. Jeszcze raz. Tu Yoko Geri. Urakę. Noga wraca. Otwieramy rękę. Uderzamy łokciem. Przyciągamy. Są dwie wersje teraz. Ręce idą na biodro i ściągamy do tej pozycji. Ewentualnie dostawiamy nogę do połowy, czy nawet czasami zdarza się, że dostawiamy nogę do pełnej długości techniki, pozycji. W naszym klubie wykonujemy w ten sposób, że nie dostawiamy tej nogi. Robimy z tej pozycji, której było. Ściągamy Yoko Geri. Urakę. I uderzenie. To jeszcze raz sobie zrobimy od tego momentu. Powoli. Ić. Ni. San. Ić. Ni. San. Teraz dalej. Ić. Ni. Skręcamy się w biodrze. Age shuto, shuto uchi. Kolejna technika. Maigeri. Teraz zamieniamy ręce do przodu, otoshi, uraken. Ja tu tak stanę, żeby było moje stopy widać, więc troszeczkę dalej stanę, jeszcze raz.
Idź. Zamieniamy ręce i do przodu. Oto siurak. Prawa stopa stoi na wprost, lewa stopa podpiera się na palce. Tu jest pierwsze kiaj. Nie można stać bokiem, bo wtedy będziemy tracili równowagę. Staramy się stać na wprost. Teraz się odwrócę, żeby można było robić, też się odwróć, w drugą stronę, tak jak to powinno być. Skończyliśmy ten element. Teraz nie wyciągamy tej nogi. To jest taki troszeczkę błąd. Obracamy się na palce. Kokusudachi. Jujiuk. Podwójny blok. Kakiwake. Otwieramy ręce. Nie łokcie na zewnątrz, tylko ściągamy łokcie do środka. Teraz nie ruszamy rąk. Jest maigiri i renzuki. Oizuki. Gyakuzuki. Znowu ściągam i po ukosie jujiuk. Kakiwake. I znowu jest maigiri, oizuki, gyakuzuki. Troszeczkę się przesunę. Powtórzymy sobie te elementy. Zrobimy je od tego momentu. Oto shuriken uchi było. Obracamy się. Jujiuk. Kakiwake. Ściągamy w dół. Maigiri. Renzuki. Ściągamy biodro. Jujiuk. Z tej strony jest prawa ręka z przodu, z tej strony jest lewa ręka z przodu. Czy ma to znaczenie? Ma. Nie jest błędem w realnej walce, natomiast w kata jest błędem. Z lewej strony lewa ręka, z prawej strony prawa ręka. Kakiwak. Otwieramy. Maigiri i renzuki. Nadepnąłem tutaj kogoś. Sorry. Teraz robimy przejście do pozycji kokusudachi. Cofamy ręce z boku, morotełk. Przypomnę, że pięść powinna być na środku szerokości przedramienia, ani nie przy łokciu, ani nie przy pięści, na szerokości. Teraz powoli ten ruch zrobimy. Kiedy dostawimy nogę do nogi, to nasze ręce pójdą lekko na ukos i wcale nie musimy robić tego ruchu daleko. Moim zdaniem nie ma czasu na to, żebyśmy teraz te ręce musieli dawać daleko, bo jesteśmy odkryci. Z tego miejsca mamy ręce z przodu, po to jest to ruch wzmocniony, że musimy sobie robić ten krótki ruch. I dalej to samo, kiedy dostawimy stopę do stopy. Ręce są lekko po ukosie, trzeci raz do przodu. Troszeczkę się cofnę. Są wersje, w których przestawiamy tą nogę. U nas się tych nóg nie przestawia. My skręcamy się w stopie. Kiedy mamy ułożenie stóp w kokusudachi, obracamy się na palcach po ukosie. Hizakutsu, oba kolana hiza, kolana kutsu zgięte, oba kolana zgięte. Z tej pozycji wyciągamy ręce. Nie wysoko. To powinna być wysokość naszych barków, wysokość naszej głowy. Teraz nie podnosimy się do góry, tylko wyciągamy kolano, jakbyśmy kogoś złapali i nabili na kolano. Tu się ręce zamykają, robimy drugie kiaj, do tyłu robimy shuto, kolejna technika. Shuto i w tym momencie kończy się kata, tylko powinniśmy być w drugą stronę. Jeszcze sobie powtórzymy te elementy od tego ruchu. Powoli obracamy się na palce. Kokusudachi, jujiuk, rozciągamy łokcie jeszcze bardziej bliżej. Teraz do przodu maigiri i renzuki. Raz, dwa. I wracamy. Ściągamy ręce. Nie na biodrę. Tak mieliśmy. Raz, dwa. Tutaj jujiuk, kakiwake, maigiri, renzuki. Tu już mnie i tak nie widać. Teraz jest morotełk kokusudachi. Pamiętać o tym, że nam kolano nie uciekało. Stopa. Powoli.
I do przodu. Tak, trzy. Teraz robimy. Edź, skręcamy stopy po ukosie. Ręce w przód. Hiza, szuto, do przodu. Szuto. I to jest koniec, jeśli chodzi o kwestię kata heian jodan. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc chciałbym, żebyśmy sobie powtórzyli samo przemieszczanie się w pozycjach, bo im wyższe kata, tym kombinacje są bardziej zawiłe, są bardziej skomplikowane, dlatego chciałbym, żebyście sobie utrwalali prawidłowe poruszanie się w pozycji. Prawą nogę teraz tak jakby nam przykręcili. Ja będę mówił, jaką pozycję robimy i taką pozycję będziemy robili. Czyli jak będzie zenku cudaci, to lewa noga idzie do zenku cudaci. Tempo idź, tempo ni, wracamy. Jak będzie kibadaci, to przestawiamy lewą nogę do kibadaci. Jak będzie koku cudaci, przestawiamy nogę do koku cudaci. Tak? Prawa noga jest przykręcona do podłogi. Robimy zenku cudaci. I wracamy. Kibadaci. Nisko. Jedna powierzchnia. Biodra wypchnięte. I koku cudaci. I jeszcze raz. Kibadaci. I zenku cudaci. I koku cudaci. I teraz troszeczkę utrudnimy tą kombinację. Teraz nasza stopa może się obracać wokół własnej osi. Z czym to będzie związane? Będzie to związane z tym, że wszystkie pozycje będziemy robili do przodu. Już pokazuję. Tempo idź, zenku cudaci. Tempo ni, wracamy. Tempo idź, koku cudaci do przodu. Tempo ni, wracamy. Kibadaci, jedź do przodu. I wracamy. Troszeczkę bardziej skomplikowane, ale chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że ta prawa nasza stopa obraca się tylko wokół własnej osi. To robimy. Zenku cudaci. Edź. Zenku cudaci. Łapki z tyłu będzie łatwiej. I wracamy. Kibadaci. Edź. Zwracając uwagę, że palce powinny być na jednej linii, głowa wyprostowana, należy robić pozycję, potem ewentualnie sprawdzić. Nie można robić w ten sposób, że od razu patrzymy, bo będzie zły nawyk. Koku cudaci, jedź. Pamiętając o tym, że jedno kolano jest w jedną stronę, drugie kolano jest w drugą stronę, tułów jest wyprostowany, biodro jeszcze bardziej w ten sposób. I kibadaci, jedź. I nie zapominamy oddechu. I koku cudaci, jedź. Zwracamy uwagę na to, żeby kolano było skręcone jak najbardziej na wprost. Ni. I zenku cudaci. Ni. I zmieniamy. Teraz lewa noga jest przykręcona. Robimy do przodu. Robimy w bok. Robimy w bok. Stopa się nie rusza w ogóle, tak? Robimy zenku cudaci. Prawa noga, czyli mi dzieć. Kolano ugięte, ręce z tyłu, plecy będą proste. Ni. Koku cudaci, jedź, w bok robimy. Pamiętając o tym, to kolano w tą stronę, to kolano w tą stronę. Ni. I kibadaci, jedź. Ni. Koku cudaci, jedź. Ni. Zenku cudaci, jedź. Ni. I kibadaci, jedź. Ni. Teraz nasza stopa się obraca wokół własnej osi. Wszystkie pozycje robimy do przodu. Tak stanę, żeby też Kubę mógł oglądać. Zenku cudaci, jedź. Ni. Kibadaci. Tu też musisz zrobić ruch biodro, tak? Ni. Koku cudaci, jedź. Pamiętać o tym, żeby nam kolano nie uciekało do środka. Troszkę dłuższa. Mniej ugięte kolano wyprostowane. Ni. Zenku cudaci, jedź. Ni. Kiba dać, jedź. Ni. Koku cudaci, jedź.
I teraz będziemy robili po kolei Zenku Cudaci, Koku Cudaci, Hiba Daci, ale będziemy robili prawa lub lewa noga. Ja będę mówił Hidai, Zenku Cudaci, idź. Wracamy. Znaczy to akurat była Midzi. Jeśli będzie Hidari, Koku Cudaci, to robimy Koku Cudaci. Zawsze nogi robią na zmianę. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie pozycja, bo to wszystko będzie zależne od tego, jaką pozycję zadedykuję do zrobienia, tak? Czyli robimy, zaczynamy Midzi od prawej. Kiba dać, jedź. Ni. Teraz Hidari, Koku Cudaci, jedź. Ni. I Midzi, Zenku Cudaci, jedź. Ni. Hidari, Koku Cudaci, jedź. Ni. Midzi, Kiba Daci, jedź. Ni. Pamiętać o wydechu? Zenku Cudaci, jedź. Ni. Teraz już nie wymieniam strony, robimy na zmianę, raz jedną, raz drugą nogą. Będę mówił tylko, jaką pozycję robimy. Koku Cudaci, jedź. Ni. Kiba Daci, jedź. Ni. Zenku Cudaci, jedź. Ni. Kiba Daci, jedź. Ni. Drugą nogą miałeś zrobić. Koku Cudaci, jedź. Ni. Kiba Daci, jedź. Ni. Jeszcze musi być wydech, musi być słychać wasze kime, tak? Musimy robić tak, mocno, jedź. Napinamy mięśnie brzucha, spinamy krótko i rozluźniamy się. Czyli jeszcze chwilę powtórzymy. Ma być słychać wydech. Tu te piórka mają fruwać, Kuba. Jak będziesz robił, tak właśnie, dokładnie tak. I robimy Zenku Cudaci, jedź. Ni, dynamiczniej. Kiba Daci, jedź. Ni. Koku Cudaci, jedź. Ni. Kiba Daci, jedź. Ni. Zenku Cudaci, jedź. Na zmianę nogi. Ni. Koku Cudaci, jedź. Ni. Skupić się. Musimy myśleć o tym, co robimy w danym momencie. Trzeba się skupić nad tym, co w danym momencie jest ważne do zrobienia. To jest akurat takie bardzo fajne ćwiczenie, które pozwala nam się skoncentrować. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie jeszcze zrobili takie jedno ćwiczonko, które ma nam pozwolić uwierzyć w to, że te nasze opory, które są, tkwią w naszej głowie, nie w naszym ciele. Nam się wydaje, że my nie potrafimy czegoś zrobić, że nie umiemy, nie jesteśmy w stanie tego wykonać. To wszystko tkwi tylko w naszej głowie. Tam jest taka bariera, którą powinniśmy starać się zdjąć. Stańcie sobie teraz tak, żeby można było zrobić w ten sposób ruch. Kiedy powiem, nie odrywając stóp, odwracamy głowę w lewą stronę, patrzymy tak, jak jest ręka, tak? Staramy się skręcić najmocniej, jak potrafimy i patrzymy, do którego momentu doszło to, tak? Ważne jest, ja tu pokażę, żeby stać bokiem, żeby to nie było tak, że ręka będzie tam, a głowa będzie tu. Głowa musi patrzeć za samą ręką. Jeśli ja stoję w ten sposób, to głowa musi patrzeć za samą ręką. Obie ręce są w linii prostej. Nie, że jedna jest tu, druga jest tu, tak? Czyli powtarzamy to jeszcze raz. Wyciągamy sobie dłonie w bok. Obracamy się jak najbardziej daleko potrafimy. Tyle, ile idzie, mocno skręcamy i zapamiętujemy ten ruch. I wracamy. Pamiętamy to miejsce, do którego żeśmy zrobili ruch ręką. Patrzymy teraz sobie jeszcze na to miejsce, do którego doszła ta nasza ręka. I teraz bardzo proszę, ja będę mówił, proszę mnie słuchać. Proszę wykonywać tylko te wszystkie elementy, o których mówię. Teraz nie wyciągamy rąk na bok. Nasze ciało się nie rusza. Teraz rusza się nasza wyobraźnia. Musicie niestety zamknąć oczy do tego ćwiczenia. Zamykamy oczy w myślach, nie podnosząc rąk, ale w myślach nasze ręce się podnoszą do góry. Obracamy głowę w lewą stronę. I staramy się skręcić w to miejsce, do którego przed chwilą żeśmy doszli. Nie ruszając naszego ciała. Nie ma teraz, że podnosimy ręce, głowa i jedziemy.
Teraz nasze ręce, nasza głowa stoi, ale mamy zamknięte oczy, staramy się to wyobrazić. Pewnie już dotarliście do tego miejsca. Teraz chciałbym, żebyście wrócili z powrotem, myślami. I jesteście w tym samym miejscu, czyli powinniście teraz sobie wyobrażać siebie w tej pozycji, w której teraz ja stoję. Teraz znowu robimy to samo, nie patrząc, nie podnosząc rąk, w myślach unosimy ręce, ale tylko w myślach. Skręcamy głowę w lewą stronę, obracamy się powolutku do tego miejsca, do którego żeśmy przed chwilą doszli. Dotarliśmy tam, a teraz przesuwamy się w myślach jeszcze kawałek dalej. Przesunęliśmy się, nasze ciało teraz nie pracuje, teraz pracuje tylko wyobraźnia. I teraz jeszcze kawałek o parę centymetrów się przesuwamy. I bardzo powoli wracamy do tego samego momentu. Teraz otwieramy oczy. Teraz już ruszamy rękami, wyciągamy ręce w bok, obracamy głowę w lewą stronę i staramy się iść jak najdalej robimy. Jak najdalej robimy, tak? I powoli wracamy. Jeśli ćwiczenie było wykonane prawidłowo, to powinniście zrobić ten ruch przynajmniej do tego momentu, który wyobraziliście sobie za trzecim razem. Za pierwszym razem dotarliśmy do jakiegoś miejsca, potem wyobrażaliśmy sobie, że tam jesteśmy, potem był kawałek dalej i kawałek dalej. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli będziemy w stanie sobie wyobrazić i uwierzyć w to, że potrafimy to wykonać, to nasze ciało to zrobi. Bariera tkwi w naszej głowie, nie w naszym ciele. To my musimy tylko w to uwierzyć i musimy tylko to właściwie wykonać. Do czego Was bardzo namawiam, żebyście poprzez trening fizyczny, poprzez trening umysłowy doprowadzali swoją technikę do właściwego, perfekcyjnego wykonania. I ćwiczenie na wieczór wolnej chwili. Bardzo proszę, żeby każdy z Was, kiedy już będzie leżał w łóżku, kiedy będzie już rozluźniony, nie z nosem wsadzonym w telefon, aż do momentu, kiedy Wam się przyśni i telefon Wam wypadnie z ręki, odkładamy telefon, nie myślimy o telefonie. Zamykamy sobie oczy i proszę starać się wykonać kata taikyoku shodan bez poruszania rękami i nogami, tylko w myślach. Powiem, że najtrudniejszy w myślach jest ten moment, kiedy musimy się obrócić o 270 stopni, czyli o 3/4 obrotu. Ten moment jest najtrudniejszy do wykonania. Ale jeśli sobie poukładacie to w waszej głowie, to wykonanie będzie bardzo proste. I wtedy będzie można przejść do takiego wyższego poziomu, jeśli chodzi o ćwiczenie. To znaczy, najpierw wyobrażamy sobie, że nasze ręce i nogi potrafią to wykonać. I w myślach jesteśmy w stanie poprawić to. My wiemy, jak ma wyglądać Zenku Tsudachi, jak ma wyglądać Kibadachi, czy Koku Tsudachi, Genanbara, Yozuki, czy Gyakuzuki, czy wszystkie inne rzeczy. Natomiast gubimy się w tym momencie, kiedy mamy wykonać tą technikę, bo tak naprawdę w naszej głowie jeszcze nie jest zapisany właściwy schemat. A czasami jest tak, że jest on niedokładny i popełniamy w nim wiele błędów i my go nieświadomie utrwalamy. A my mamy wpłynąć poprzez nasze wyobrażenie sobie danej techniki na to, że nasza technika będzie właściwie wykonana. Wtedy, kiedy będziecie chodzili, to patrząc do przodu powinniście widzieć swoje stopy i wiedzieć, aha, teraz stopa jest nie tak, powinna być na wprost, biodro powinno być lekko ugięte, wszystko trzeba sobie wyobrażać. To myślę, że tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze zmagania. Zachęcam Was do tego, żeby nagrywać swoje treningi, żebyście mogli sobie je potem oglądać, porównywać i wyciągać właściwe wnioski. Ja wiem, że człowiek to jest taka istota, która nie lubi, kiedy mu się pokazuje coś, czego on nie potrafi i najczęściej to wygląda tak, kiedy mamy coś do zrobienia, a niedokładnie nam to wychodzi, bo coś jeszcze jest niedopracowane, to staramy się zrobić to jak najszybciej, żeby to już mieć za sobą. To jest zły sposób podejścia do treningu, bo na treningu powinniśmy ćwiczyć te elementy, które nam wychodzą gorzej. Jeśli jesteśmy praworęczni czy prawonożni,
to powinniśmy więcej czasu poświęcać na ćwiczenie drugiej, tej naszej mniej doskonałej strony, bo kiedy tamta strona niedoskonała będzie robiła dobrą technikę, to nasza lepsza strona, bardziej skoordynowana, na pewno te techniki będzie wykonywała dużo lepiej. Pamiętajcie o tym, że opory są w naszej głowie. Jeśli będziemy potrafili sobie to poukładać, to na pewno będzie nam o wiele łatwiej i będziemy robili większe postępy. Nie zapominajcie o oddychaniu, nie zapominajcie o tym, że ćwiczymy na chwilę obecną w ten sposób, zdalnie. Ja staram Wam się przekazać tą wiedzę w sposób prosty. Wy niestety musicie sami sobie wyciągać z tego wnioski, musicie to powtarzać, dlatego zachęcam i bardzo proszę, żeby mi osoby pisały rano: ja dzisiaj robię sobie trening, i wrzucały informacje na grupę. Można sobie kliknąć zdjęcie, bo będę wtedy wiedział, kto ćwiczy dodatkowo. Ja będę te efekty widział. Mam nadzieję, że nie będzie takich osób, że napiszą: dobra, ja dzisiaj rano ćwiczę, a w tym czasie będzie sobie robił coś innego. To nie musi być 10, to może być 11, to może być 9, to może być 7. Wszystko zależy od Was. Ważne, żeby rano powtarzać sobie któryś z wybranych treningów, które robiliśmy wcześniej, natomiast po południu będą króciutkie powtórki i będziemy robili jakieś tam nowe rzeczy. Z kata zostało nam z Heianów do przerobienia kata Heian Godan i myślę, że Heian Godan będziemy to robili jutro. Akurat fajnie, bo jest piąty dzień tygodnia, piąty Heian w piątek zrobimy, w czwartek zrobiliśmy Heian Jodan, w środę Heian Sandan. Tak się fajnie akurat poukładało. I to tyle. Dziękuję. Stajemy na zbióreczkę. Musum widać. Rej. Os. Sejzam. Siadamy właściwie. Nie zapominać o tym. Wyprostować plecy. Mokuso. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Przez nos robimy wdech. Przytrzymujemy krótko powietrze. I ustami bardzo powoli wydech. Otwieramy oczy. Shomeni Rei. Os. Shihai Rei. Os. Kani Rei. Os. Kirutsu. Rei. Os. Arigato. Widzimy się jutro o 16.